Witamy z hali Łagisza. Przed nami kolejka numer 21 i przed nami kolejka pierwsza, w której możemy powiedzieć, że MKS Bonimex Będzin już definitywnie zwycięży w rundzie zasadniczej. Bohaterami dzisiejszego meczu są zespoły MKS Bonimex Będzin i KPS Siedlce. Ja bym z naszego Będzina więcej niż jednego punktu. Wyjątkowo interesująca zapowiada się walka o drugie miejsce w tabeli. W poprzedniej kolejce porażki poniosły zespoły Kuprum Lubin oraz KS Kamper Wyszków, przez co oba te zespoły mają w chwili obecnej 41 punktów, a różnica małych punktów pomiędzy nimi wynosi zaledwie 1/1000. Tak więc te dwie drużyny z pewnością do końca sezonu będą chciały wygrywać. Będą chciały wygrywać za 3 punkty i będą chciały wygrywać 3-0. Prawdziwy siatkarski kocioł natomiast dzieje się na drugim końcu tabeli. Pomiędzy zespołem numer 8 a zespołem numer 11 jest zaledwie 3 punkty różnicy. Szanse na grę w playoffach nadal zachowują PEK Pol Ostrołęka, UMKS Kęczanin Kęty, AGH Kraków oraz Avia Świdnik. Wiele się wyjaśni po tej kolejce i podejrzewamy, że swojego rywala, który zagra z nami w pierwszej fazie playoffów, poznamy dopiero po zakończeniu rundy zasadniczej. Nasz dzisiejszy rywal, KPS Siedlce, także nie może czuć się bezpiecznie i komfortowo w tabeli. Nad piątym Ślepskiem mają zaledwie punkt przewagi. Co ciekawe, właśnie z tym zespołem u siebie na własnej hali zmierzą się w ostatniej kolejce. My skupiamy się na dzisiejszym meczu. Zobaczymy, jaki wynik przyniesie dzisiejsze spotkanie i trzymamy kciuki za kolejne 3 także cenne punkty. Trener Damian Dacewicz zdecydował się wystawić w pierwszej szóstce zawodników, którzy do tej pory wchodzili na boisko zadaniowo. Dzięki temu mieliśmy okazję oglądać od początku meczu na rozegraniu Kubę Oczko, ataku Janka Króla w bloku Sebastiana Wardę oraz w przyjęciu Maćka Włosza. Eksperymentalne ustawienie drużyny z Będzina potwierdziło tylko wysoką dyspozycję każdego z zawodników. Dobrze pracowała obrona naszego zespołu oraz atak. Bardzo dobrze grę prowadził Kuba Oczko, rozrzucając piłki pomiędzy wszystkich swoich atakujących, przez co blok siedlczan był mocno poruszony. MKS Bonimex Będzin zwycięża dzisiaj 3-1 z KPS Siedlce. To był ostatni mecz rundy zasadniczej w hali Łagisza, co oznacza, że żaden zespół pierwszej ligi nie zdobył tutaj kompletu punktów. Mogę powiedzieć tylko tak trzymać. No, chcemy grać jak najdłużej bez porażki, nie tylko we własnej hali, ale na wyjazdach. Wystąpiliśmy w dość mocno przebudowanym składzie. Pan rozgrywał od samego początku, wystąpił Janek Król, wystąpił Maciek Wołosz, wystąpił Sebastian Warda. To chyba dobrze, że zawodnicy weszli na boisko i odwalili kawał dobrej roboty. Też była taka niewiadoma, co będzie, ale pierwszy set był decydujący, myślę, i to jakoś nas upewniło w swoich działaniach i cieszymy się ze zwycięstwa. No i teraz ostatni mecz w Nysie. Jakie nastroje przed Nysą? No idziemy po zwycięstwo, także ostatni mecz. Chcemy zakończyć drugą rundę i chcemy więcej punktów zdobywać. W tej chwili mamy chyba 53, tak? 53, dokładnie. To chcemy mieć 56. Jedziemy po 56 punkt do Nysy. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. MVP spotkania został wybrany ponownie Michał Żuk. Michał w ostatnich meczach przyzwyczaił nas do bardzo mocnych serwów, a w tym spotkaniu dołożył jeszcze sporą ilość dobrych, mocnych ataków. Michał Żuk! 16.
MKS Banimex Będzin zwycięża dzisiaj 3-1 z zespołem KPS Sielce. Inkasujemy kolejne 3 punkty, ale najbardziej powinno cieszyć to, że mocno przebudowany zespół Damiana Dasewicza wyszedł i naprawdę grał na bardzo dobrym poziomie. To pozwala wierzyć, że następne mecze oraz szczególnie te, które czekają nas w playoffach, będą stać na wysokim poziomie oraz MKS Banimex Będzin kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa.